I cześć, siemano, witam was. Jestem Gorcek, a to jest kolejny podcast zatytułowany Dzisiejszy YouTube, czyli o YouTubie na ten czas, który jest teraz. Dzieje się na nim, znaczy w polskim community zauważam, że dzieje się dużo niedobrego. No i niestety jest to zauważalne też przez ludzi oglądających YouTube'a za granicą, zagranicznych YouTuberów, ale także ludzi, którzy w ogóle oglądają YouTube'a, tak? Przeprowadziłem parę konwersacji z ludźmi z różnych krajów, z Hiszpanami, z Anglikami, nawet z Rosjaninami, chyba jeszcze z jednym Chińczykiem nawet. No, ale mniejsza z tym. Ogólnie pytałem się ich, co oni sądzą o tym, co dzieje się teraz w naszym YouTubie, jak oni nas postrzegają, co oni w ogóle powiedzą o tym. No i postanowiłem zrobić na podstawie tego, co od nich usłyszałem, materiał, który przybliży wam, czego nie należy robić, jeżeli nagrywacie na YouTube, co, no może, na czym nie wybijecie się dzisiaj tak łatwo, jak na przykład 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu. No głównie chodzi tutaj o Minecrafta, tak? Nie oszukujmy się. Nie jest to już gra, która jest tak odbierana jak kiedyś. Pamiętam jeszcze kiedyś, jak w ogóle zaczynała się ta moda na Minecraft. Jak oglądałem CTSG, JJ Jokera, no i tych wszystkich innych YouTuberów, którzy wtedy akurat nagrywali Minecrafta. Czyli w sumie chyba tylko tych dwóch oglądałem na początku. Później coś tam dochodziły, jakieś już osoby polecane przez nich. Ale to jest nieważne, tak? Więc o czym chciałem dokładniej powiedzieć? Jak widzicie teraz, wielu ludzi chce sprawdzić, czy... albo chce się pokazać ogólnie na YouTube, tak? I niepotrzebnie zaczynają one od Minecrafta. Oczywiście, możecie powiedzieć, że ja przecież też zaczynałem od Minecrafta. Ale to były inne czasy, a poza tym ja już z Minecraftem skończyłem. Nie wiem, czy do niego wrócę. Prawdopodobnie nie. Oj, sorry, coś mi ukuło w sercu. Ale dobra, nieważne. Prawdopodobnie do niego nie wrócę. Nie tylko dlatego, że nie chce mi się po prostu on wyrenderować nawet. Więc samo mi odrzuca możliwość stworzenia czegoś z uniwersum Minecrafta, ale po prostu ta gra już jest taka monotonna, przejada się ludziom po prostu już. Nie ma już tam co robić. Okej, no odszedł Notch, tak? Odszedł Notch, no i szczerze mówiąc, nie wyszło to na dobre całemu Minecraftowi, bo teraz w sumie no te patche są takie... Takie nijakie, jak ja to zawsze mówię. Rozmawiałem też z moimi kumplami, jak oni to postrzegają, co się dzieje teraz na YouTube. No i dochodzimy do wniosku, że jest zamiast coraz lepiej, jest coraz gorzej. Zamiast wzajemnej pomocy, oczywiście nie chodzi mi tutaj o promowanie jakiekolwiek mniejszych YouTuberów na YouTube, tylko chodzi mi o takie wspieranie się nawzajem na tym YouTube. Czyli no... Bo wiecie, wszyscy więksi YouTuberzy oczywiście no używają tego komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. I o to chodzi też, że jak proszą o te łapki w górę... Sorry, jeżeli słyszycie jakieś tam piski w tle, ale... Muszę strzelić, coś tam się wkurza, ale nieważne, wrócimy do rozmowy. Jeżeli oni proszą po prostu o te łapki w górę, no to niestety na stronie głównej YouTube'a, nie mówię teraz o waszych stronach prywatnych, na które wchodzicie i się wam wyświetlają filmy ze subskrypcji, ale na stronach głównych YouTube są pokazywane te filmiki, które mają po prostu najwięcej łapek, tak? A ci mniejsi YouTuberzy, no nie mają się
szczególnie z czego wybić, bo dostają, no powiedzmy sobie, mało tych łapek i nie ma szansy pokazać się na tej stronie głównej, a przecież wiecie, że na pewno nie wszyscy użytkownicy YouTube mają założone konto, tylko po prostu wchodzą, patrzą się, no jest coś fajnego, wejdę sobie, zobaczę. Może jest jakiś wartościowy ten filmik. A ci, co mają konta, też nie zawsze na nie wchodzą, tak? I też popatrzą na przykład, nie wiem, w pracy, w szkole, gdziekolwiek, w pubie, nie wiem. Popatrzą na internet, na YouTube wejdą, na stronę główną. No i tam po prostu mają te filmiki, które mają najwięcej łapek. No i czy jest w tym sens, żeby YouTuber, który ma już bardzo dużą liczbę widzów, prosił o te łapki, a skoro podejrzewam, że widzowie i tak mu je dadzą, a kurde, no tym mniejszym YouTuberom to też się przyda niestety. Albo może istety, bo nie tylko ci więksi YouTuberzy mają prawo się wybić na YouTube. Znaczy oni już są wybici. Czyli niech dadzą też szansę innym, nie tylko żeby oni byli na tym YouTube, tylko żeby inni też mogli mieć swoją szansę, tak? No i okej, wróćmy teraz do wojen pomiędzy na przykład dwoma YouTuberami, kiedy powiedzą sobie coś, bo ja wiem, na przykład zna się dwóch YouTuberów, jeden coś powie na drugiego w normalnym życiu, nie na internecie ani nic, albo i na internecie coś powie, i ten drugi od razu wojnę szuka, jakichś rzeczy wymyślonych na niego, na tego, który rozpoczął tą wojnę. Zamiast rozwiązać tego na prywatnej wiadomości, zamiast rozwiązać tego jakoś cicho, nie wiem, po co to w ogóle rozgłaśniać? Nie mam pojęcia, to jest w ogóle jakiś debilizm totalny, żeby dwóch YouTuberów wrzucało filmiki, jaki to ten drugi nie jest, kurde, dobry. Że jakim on jest chujem, co wszystko złe kurwy lecą i wszystko. Tak. A co do tego Minecrafta, to ci mniejsi YouTuberzy, naprawdę, ci co zaczynają, znajdźcie jakąś fajną grę. Dam taki przykład zupełnie debilny, na przykład Wiedźmina. No nie wiem, zacznijcie od czegoś, czego nie ma dużo na YouTube. Znajdźcie swój sposób nagrywania. Znajdźcie jakąś ciekawą grę, którą będziecie nagrywać i która przyciągnie do was po prostu tych widzów, nie? Wiecie, o co mi chodzi. No, bo Minecraft szczerze już się przejadł. I co jeszcze? Dramy YouTuberów. Nie mówię tutaj o negatywie. Oczywiście on mówił to wszystko. Wszystko mówił prawdę, ja to po prostu znam się na ludziach. Nie żebym znowu mówił, że jestem jakimś, Boże, guru czy coś, hej. Nie, nic takiego nie powiedziałem. No i tak. Dramy. Istnieją oczywiście, wiecie, te całe dramy, które są dla picu zrobione, żeby przyciągnąć jak największą liczbę naiwnych, nie wiem, sorry, że tak powiem, ale naiwnych po prostu ludzi, którzy polecą na to i zasubskrybują dany kanał. No, dla mnie to jest totalny debilizm. Takie dramy powinny w ogóle nie powstawać. No i kurde. Później z tego wychodzi kolejna wojna, że ktoś robi dramę, że ktoś jest debilem, bo robi tą dramę i powstają różne projekty, tak jak projekt Negatyw, który jest w ogóle nieuzasadniony, bo były tam wrzucone materiały na przykład sprzed 3 lat, zanim Negatyw zaczął cokolwiek wrzucać na YouTube, tak mi się wydaje. Ale wiem, że ten materiał jest sprzed 3 lat, bo już go kiedyś tam wcześniej słyszałem, patrzyłem się skąd on pochodzi, z jakiego źródła on jest. No i wiem ogólnie o co chodzi, więc te projekty, Boże, projekt, nie wiem, Kamil, projekt ktoś tam, jakieś dziwne rzeczy, jakieś ocenianie, kurde, kanałów słynnych YouTuberów,
To wszystko jest kurde niepotrzebne, no. Urwa, no po prostu niepotrzebne, nie? Ha, tak jak to powiedział mój kumpel. Przytoczę tu jego po prostu zdanie, że największymi debilami są ci, którzy wymawiają łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, kiedy mają już dużą liczbę widzów. To jest w ogóle cytat jego, tak? Okej. Miejsce na YouTube zostało w sumie dla tych najlepszych, bo no tych mniejszych nie ma co. Nie dadzą mi się wybić po prostu ci duży YouTuberzy. Nie dadzą w ogóle pola do manewru tym mniejszym. Jakby duży YouTuber wrzucał normalnie filmiki, wie, że ktoś go ogląda, tak? Ogląda mu ktoś te materiały, to po cholerę on jeszcze prosi o łapki. Skoro jego filmy są już w jakiś sposób wypromowane, i tak dostanie te łapki. Ale niech da szansę też tym mniejszym, żeby ktoś załapkował film mniejszego YouTubera, tak? Okej. Powstają teraz też takie na przykład projekty, teraz już pozytywne, jak projekt HAR, live'y użytkownika Cookie, który po prostu poleca, stara się polecić swoich widzów, którzy nagrywają jakiś content, tak? I jeżeli w ogóle jest ten content ciekawy, no to oczywiście przyjdzie do tego człowieka trochę ludzi, tak? No i w sumie to jest bardzo dobre, tylko że też nie da się, pamiętajmy o tym, że nie da się wypromować wszystkich. Jakbyśmy chcieli ogarnąć cały YouTube i wypromować całe, wszystkie te mniejsze kanały, zabrakłoby, w ogóle musielibyśmy wypromować każdego. Rozumiecie? Dobra. Jeszcze mój kumpel powiedział coś takiego, że jeżeli chcesz się teraz wybić, a nie masz cycków, to masz zdrowo przejebane. Okej. Wartościowość widzów kanałów, które nagrywają Minecrafta, też nie żebym kogoś obrażał, no ale na przykład przyjdzie ci taki widz, obejrzy tego Minecrafta, wrzucisz coś innego, on tego nie obejrzy, bo nie interesuje się tym. On w ogóle jest nastawiony tylko na Minecrafta. Myślowo on chce tylko Minecraft, Minecraft, Minecraft. A to nie jest naprawdę to. Okej. I teraz przytoczę może rozmowę z jednym z zagranicznych ludzi, z Hiszpanem dokładnie, którego spytałem się, co sądzi o naszej społeczności YouTube, polskiej społeczności YouTube. Okej. Oni, Hiszpania i... Kurczę. Hiszpanie i Anglicy, oni mają na YouTube podobno wojny pomiędzy językami, że Anglik spiera się z Hiszpanem, bo nie podoba się mu jego język, coś tam. A u nas, jak mu powiedziałem, że ludzie spierają się, on myślał, że chodzi o gwarę. Że spory w naszym społeczeństwie YouTube idą o gwarę. Oni myśleli, że my kłócimy się o język, po prostu o język, w jakim mówimy, że każdy ma inną gwarę i każdy inaczej mówi. A powiedziałem mu właśnie, że to nie o to chodzi, że ludzie używają tego samego języka, nikomu nie przeszkadza język i YouTuberzy kłócą się pomiędzy sobą, bo jeden powie coś na drugiego, no to ten drugi nie umie tego normalnie załatwić. Na przykład na Skype'ie, na prywatnej wiadomości, nie wiem, gdzieśkolwiek, w innym miejscu niż na swoim kanale. W inny sposób niż wrzucanie tych pieprzonych filmików i ciągnięcie tej pieprzonej wojny. Tak. I człowiek, ten Hiszpan, nie mógł sobie wyimaginować człowieka starszego, no na przykład 18-20 lat, który używa takiego ostrego języka na drugiego.
z... Nawet on nie pojmuje tego, jak u nich mogą się kłócić Anglicy pomiędzy Hiszpanami o język. On w takim bądź razie uważa, że nasze community, polska społeczność YouTube jest chora. Że to jest chore, że istnieją w ogóle takie wojny, istnieją takie projekty. I uważa też, że za dużo jest Minecrafta w naszym community. I uważa, że jeżeli ktoś robi dobry content, jeżeli jest szczerym i dobrym YouTuberem, to ma duże szanse na wybicie się. I co? Czy coś jeszcze? Uważa, że polskie community, polska społeczność YouTube musi po prostu naprawić te różnice pomiędzy nami, że nie możemy się kłócić, musimy się zjednoczyć, że nie powinno być po prostu pomiędzy nami jakichś debilnych kłótni na YouTube, że powinniśmy sobie pomagać. Tak jak już mówiłem, nie taką pomocą, że ktoś wypromuje kogoś, ale że no... Nie proszenie też, nie żebranie o łapki, no kurde. Człowiek też, ten Hiszpan, twierdzi, że każde community jest do siebie podobne. Że w mniejszy albo większy sposób jedno community jest na przykład bardziej widoczne jest to, że są te wojny i coś tam. A w innych community jest to troszeczkę inne. Na przykład jest mniej to widoczne. Zauważyłem teraz, że niektórzy YouTuberzy stracili zapał do tworzenia tego, co tworzą. Wszyscy mówią, o Jezu, sprzedałeś się, człowieku, co ty ze sobą robisz? Jesteś w ogóle noobem, sprzedałeś się, robisz to dla pieniędzy i wszystko. Czy wy wiecie, jak takie słowa demotywują człowieka, który nagrywa coś? Oczywiście, są osoby, które robią to dla pieniędzy, ale zazwyczaj wtedy to mówią. Ja robię to dla pieniędzy, ten kanał jest dla pieniędzy, ale uświadomcie sobie też, że ci więksi YouTuberzy, którzy już coś zarabiają, nie mówię o sobie, bo ja nic nie zarabiam, ja robię to dla fanu, bo lubię nagrywać, a ci więksi YouTuberzy już coś tam zarabiają, tak? Ale uświadomcie sobie, że lepszego sprzętu nie kupują z własnej kieszeni. Znaczy, no kupują z własnej kieszeni z tych pieniędzy, które dostaną. Ale robią to też dla polepszenia jakości wideo, które udostępniają dla was, robią dla was. Więc nie hejtujcie też tych ludzi za to, że zarobią jakieś, kurde, pieniądze na tym. Przecież wy za to nic nie płacicie, nie wydajecie żadnych pieniędzy na to, że oni coś zarabiają. Więc powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie jest nasze community. Powinniśmy jednoczyć się między sobą, YouTuberzy między YouTuberami i starać się sobie pomagać, taką samopomoc. Boże, walnę teraz głupim hasłem solidarność. W ogóle, wiecie, Rosjanin to w ogóle mówi, że u nich to jest masakra, ale to już nie będę tego przytaczał, bo tam leciały ostre słowa, jak z nim gadałem i szkoda to gadać. Więc podsumowując, młodsi YouTuberzy, albo nie, źle powiedziałem, YouTuberzy, którzy dopiero zaczynają, nie powinni zaczynać od Minecrafta, albo w ogóle go nie powinni nagrywać. Ja już skończyłem z tym. No i niech znajdą sobie jakieś gry, które zainteresują większą ilość ludzi na przykład, tak? Po drugie, YouTuberzy polscy nie powinni robić wojen, nie powinni kłócić się między sobą publicznie, nie powinni wciągać do tego swoich widzów, którzy będą ładować komentarze negatywnie nastawione do jednego YouTubera, a ci widzowie drugiego YouTubera, który został na przykład najechany,
Pojadą do tamtego, drugiego, który na niego naskoczył. Będą hejtować, będą, chociaż hejter nie istnieje, będą, kurde, pisać te negatywne komentarze, no i po co to komu? Powinniśmy sobie pomagać, powtarzam to po raz ostatni. No i chyba w sumie byłoby to na tyle. To jest takie mały procent tego, co chciałem powiedzieć, bo ja mógłbym tu mówić przez godzinę, przez, nie wiem, przez długi okres czasu po prostu. Jeżeli chcielibyście jeszcze usłyszeć moje zdanie na ten temat, no to napiszcie w komentarzach. Proszę bardzo, łapki możecie dawać zarówno w górę, jak i w dół. Podejrzewam, że niektórzy dadzą łapki w dół, niektórzy dadzą łapki w górę, niektórzy się ze mną zgodzą, a niektórzy nie, no... Proszę bardzo, macie wolny wybór, to jest YouTube. Tutaj dzielimy się i po prostu wy macie prawo oceniać, jak wam się spodobał film, czy się wam nie spodobał. Czy się wam spodobał, ale nie dawajcie od razu łapki w dół, tylko dlatego, że usłyszycie na przykład jedno zdanie. Wysłuchajcie tego, co ma do powiedzenia YouTuber i dopiero kiedy skończy cały swój materiał, kiedy skończy się cały materiał, możecie ocenić film, napisać komentarz, dać łapkę i tyle. Więc tak, jestem mniejszym YouTuberem, komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie, czołem. Cześć!